Hejka moi drodzy, z tej strony Amrod, witam was w kolejnym odcinku, zagrajmy w Dust: An Elysian Tail. Oczywiście kontynuujemy naszą historię, to jest... Gierka jest naprawdę świetna. Start game. Tak jest, oczywiście mamy już 50%, mamy 12 odcinków, 7 prawie godzin przegrane. No, można tak powiedzieć. I mamy 50% całej gry. Więc jesteśmy w połowie. O! Zapomniałem o nim. Dobrze, wydostałem się tutaj, widzę, tu mam zapis, więc... Na dole jest wioska. Może nie tak, tylko co my teraz mamy zrobić? No, wszystko żeśmy tu zwiedzili, całą okolicę. Tam jest jedna jeszcze do odkrycia, 2, 3, 4... to jest, wiecie co? No co, pójdziemy jeszcze coś... O, muszę pamiętać, że tutaj lubiłem sobie wpadać w tekstury, które mamy 11 000 kasy, to jest bardzo dużo. Także jesteśmy tu na miejscu. To jest gdzieś skarb, którego żeśmy w ogóle nie odkryli. Co mnie właśnie męczy. Tu jest wszystko. Zejdziemy sobie niżej. I jeszcze niżej. A tu jest ten klejna, czyli nie tutaj. To przejście nasze. Hopsaj dust. Tu był chyba jedna rzecz. Tu jest ta dziewczyna. Tu chciała lalkę Fidget. Tu są ci. Zobaczmy do środka. O, klucz. No, ale to jeszcze nie jest wszystko, widzę. Owieczki. Nie, tu jest już wyjście. A ja muszę się podrabiać, ponoć mi nie spędzi. Dziś mamy już pioruny. Dobra, na razie zostaniemy przy ognistej wieży. A przynajmniej zdobyliśmy klucz. To jest też tak, jakiś tam plus. To? Tak, czy... Aha, tak, to jest tylko, żeby pogadać. Tutaj coś jest? Nie, tu nic nie ma. Musimy gdzieś tu wyżej. To jest ten dziadzio. Dobra. Wow. Ciekawe połączenie. Widzieliście, że wystrzeliła te swoje tam partikle. Ma... powiedzmy. Flohop to nie. Gdzieś... tu musi być. Cmentarz. Yeah. Of course. O, quest ready. Over defense, zaraz sobie zobaczmy. Old Grappi. A, czyli to był ten skarb. O, i do niego, przynajmniej mamy wszystko. Ja też nie wiem, Fidget, no, ja też nie wiem. Thank you, son. You're good people. Here, have some wool from my flock. Trust me, this is prize stuff. Okay. You're doing good in this world, son. Folks like you are always welcome here in Mud Park. Dzięki wielkie, stary. I mamy complete questa. Kaskarz wpadła. No i cóż, i mamy gotowe. Ja pewnie tutaj jeszcze... Oczywiście, co spróbujemy? Common Caverns, jeszcze... Aha, to jest tutaj. Tu niby jest przejście. Dobra. Nie będę was tu zanudzał. Ja i tak czy siak sobie pewnie pewnego dnia tu przyjdę pozbierać wszystkie skarby, albo zrobimy to jako dodatkowy odcinek. O. Dust. Skoczysz mi na to, proszę, ja cię. Chwila. O. Tutaj też jest gdzieś skarb. Chodź tu. Gin. Tu nie. Jestem ciekaw, bo pamiętam, że tutaj właśnie potrzebny ten nasz owoc bumbuma. Ja niestety nie posiadam. Uj. Dobra. Dust. Spokojnie. Chyba nic nie ma. Ach, te elementy zręcznościowe w tej grze. Hop. Hop. No, bo ja tutaj potrzebuję tych owocka, żeby się tutaj dostać. Nie, to nic temu nie robi. Ciekaw jestem, jak tutaj ten owoc zdobyć. I trochę pieniążków. No to jest... O, coś nowego. General Gaius, you asked for me? Your report, Commander. What news do you bring? Our scouts believe he is alive, General, but his actions are curious. Curious? How so? He ventured into the Siramon caverns and saved a village of natives. As I understand it, his actions got the water flowing again. If what you tell me is true, Cassius would never... Cassius? No. Cassius would never. Keep me informed of the situation, Commander. That is all. Nie wiem, bo zacznijmy jakiegoś Cassiusa, nie wiem o co chodzi. When did you grow a heart, my friend? Most unlike you. Ciekawe. Dobra, widzimy, gdzie tutaj trzeba się udać. Tu jest 100, tu jest trochę mniej, tu jest 100. Dobra, tak się jak mówię, ja tutaj będę to przechodził. A tam mam jeszcze tekst. Ja to pewnie będę jeszcze wszystko przechodził dokładnie, żeby mnie... To jest skarby, mamy 33%. Dlatego na razie idziemy do The Sorrowing Meadow, gdzie mamy naszą misję. Rozdział 3. Miłość. Ciekawe. Czyżbyśmy mieli tu spotkać Ginger? What the fuck. Dobra, to jest dziwne. O, cześć! Wow, I don't believe it! Dust, is that you, mate? No, to jestem ja. Augustine? What are you doing all the way out here? Why, I'm heeding the call of grand adventure, venturing forth to seek my fortune in the wilds of this great, untamed wilderness. Untamed, tak? Actually, Cora asked me to show her the way to some old meadow. Spoko. The Sorrowing Meadow. Right, that's it. Never was straight with names and faces and words. No cóż. Did she say why she wanted to come here? This place is pretty bleak. No, to jest takie szarawe. No, just asked me to show her the way. As soon as she wandered into the meadow, this crazy magic barrier showed up. Right inconvenience, that is. Looks like we're not getting up these mountains then. You say Cora just wandered off into the meadow? She may not look it, but she's a speedy little bugger. Right. Well, we'd better go look for her. This meadow isn't safe. Augustine, if you're not going to go back to Aurora, you'd better wait here. Way ahead of you, mate. I wait around better than anyone. Good luck out there. Tak, czekasz najlepiej ze wszystkich, Augustinie. Dobrze. Główny quest Dust to Dust. Nam się włączył właśnie. Ale tu poniszczone jest. Dobra, powoli, bo ja nie wiem, co mnie tu czeka. Słyszę wilka i mamy zapis, z którego oczywiście skorzystam. Coś mówi, że tam właśnie za tym, że to barierą będzie skarb. Jakieś ruiny. O kurde, co to za stwory? Nieumarłe trupki, kurde, nie wiadomo co. Dobra, trzeba będzie uważać. Od razu później nic grubej. Widzę, są dosyć odporne. Pioruny. Ło, jakie kombo, dawno tego nie miałem. Ponad 200. Te pioruny są niezłe. Muszę się pobawić. Łatwo koło wchodzi. To 500. To 490 kombo, no to ładnie. Wow, dobra, muszę uważać. Uda mi się tu przygrzewa. Dobra, Fidget, spokojnie. Wow, fajnie takie. Total damage 6000. O, i mamy nowy projekt, fajnie. To wydaje się... A, tu jeszcze są. Dobra, oni są mocni. I na tej dory particle od Fidget. Op. I grzejemy im z ich pioruna. Chyba wszyscy. Wow. Dobra, pamiętać. Jak ma coś dużego na plecach, to znaczy, że robi booma. Widzę, że będę musiał... przełączmy się może na jej podstawowe partikle. Może to będzie bardziej skuteczne na nich. Critical hit. 888. A tutaj nie ma widzę żadnego skarbu. Z tego przejścia w jedną stronę. Wow, mucha! Dobra, to jest dziwne naprawdę. Nie, ja musimy wziąć piorun. To jest tu najbardziej chyba skuteczny. Dobra, i tam jest chyba kokon w ogóle, który jest sierwa. My doszliśmy do sobie hot doga. Wow, wow. Coś dziwnego rzucają. Wow, przebili mi... Mój chain! Dobra, musimy się uleczyć. Zostaw mnie! No to są palce. Czy tego da się pozbyć? Dobra. I level up, pięknie. Piorun miał być, a nie kurde partikle. Dobra. Uch. Chyba kurde pójdziemy w atak albo w defense, się tak zastanawiam. W atak pójdziemy. Jeden punkt jeszcze. Musimy więcej zadawać. Zacznę ten naszego hot doga. 180? A, 1000 aż. 204 razy defense, ładnie. Zjemy te. Mam w ogóle mało żarcie już. Będzie trzeba coś kupić. Wow. To jest słabo coś idzie do piorony Fidget. Fuuu, jakie kombo. O jeny, znowu te... Dobra, to widzę, trzeba taką strategią niszczyć. Teraz. Wow, 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 ile tego wyszło? Pak. Zostawcie mnie, paskudy. Właśnie, to widziałem, że dało się zniszczyć. Pięknie, mamy kolejnego skalnego kurczaka. I jest skrzynka. Otwieramy oczywiście, potrzebuję. YYP. I mamy kapustę. Co potrzebuję? Trochę rzeczy potrzebuję. Dobra, zobaczmy. To jest gorsze. Defense nam się zmniejszy. Nie mam. I jest nowy, świetnie. 40 defense, 60 atak, 1 regen i 8 szczęścia. Bardzo fajnie, się cieszę. Dobra, czyli okolica została spenetrowana konkretnie. No, rety. Dobra, bumnij sobie, świetnie. Mam jakiś, widzę, nowy materiał. A to za chwilę go sobie obadamy. Najpierw muszę się pozbyć tych kolesi. Myślę, że nam się życie regeneruje powolutku, bo po jeden. Ale to jest dosyć, to jest przynajmniej dobre. Że obadajmy sobie, co żeśmy w ogóle znaleźli teraz. Materiały. Znaleźliśmy to. Aha, zepsute mięso, fajnie. Mamy jeszcze sporo materiałów, których handlarz nie zna. To by się przydało, bo tu nam jednego brakuje. Kupić. Dust to dust, ok. I widziałem jakiś, mamy blueprint, jakieś pierścienie, blue, coś tam. Ring of the... Chyba to jest ten pierścień, wiecie? Ring of the Miner. Nie mam. Myślę, że w końcu, wiecie, po craftować i posprzedawać te rzeczy, ale to może później. Czyli kolejny save all. Teraz sejwuję, bo jednak okolica wydaje się trudna. Uiii! I mamy spora dziwnego. No, paskudne jest, wygląda trochę jak zergnik. No w sumie coś w tym jest. Evil knife. I piorunem cię. Chodź tu. Fidget, jemnij go znów piorunem. Dobrze. Traci życie. I padł. Jeden z prostszych bossów. No coś tu jeszcze jest? Tu po tej stronie nic nie ma. O, dobra, to... Wow. To był wyjątkowo brzydki boss, tak naprawdę. Pioruny... Już będę musiał naprawdę ostro pod exit swoją postać. I Dusta. Przestań się rzucać. Jeszcze jakiś... Tam 5 ciosów i oni padają, ale jakiś ich większa grupa. No, gin. I jest skrzynka, świetnie. Dobra. O jest. To się nazywa combo. O, jeszcze ty żyjesz. I mam blueprint i rotten flash, fajnie. Otwórzmy skrzynkę. X, A, X, Y. Ło! Dobra, tego to się nie spodziewałem. Ale mamy klucz. Klucz za klucz. No dobra, nie będzie. Tego mam w cholerę, ale to się nam później przyda. Mamy czekoladę. Zjemy sobie może jedno. Coś ciekawego. Nic. Mamy jeszcze jeden skarb gdzieś tutaj na planszy. W ogóle, kurde, ci martwi, skąd oni się tu wzięli? A to jednak będę musiał tak rozwalić. No, strasznie dużo życia. Spróbujmy tym. To jest bardziej skuteczne. Bum. Może mniejszy combo to robi. Fu. Dobra, jeszcze raz. Pięknie, piękny kolumny ognia. Jeszcze, Boże. Gincie w końcu, durne muchy. To jest wyjście, czyli gdzieś pominąłem chyba skarb, wiecie? Zobaczmy, może tutaj coś jeszcze jest po tej stronie, bo tu... Tak. Oczywiście, są klucze. Cudownie, 3 klucze. O, tak, warto było jeszcze się cofnąć. Bo 3 klucze to jest już jednak dużo w tej grze. No dobrze, ruszmy się zatem. O, to jest dziwaczna ta kraina. Jezu, znowu, nie lubię tych kokonów. Wypierducha. Później 3,5. Wszystkie odpuszczamy. Teraz zniszczymy to już ręcznie i teraz tu ręcznie spróbujmy. O, nowy materiał kolejny, fajnie. I ciemno jest... owoc bumuma. Ło, dobra. Też oberwałem. Tracę 1, ale także prawie że odzyskuję 1, dobra. Niebieski i mamy od razu skarb, fajnie. Otwieramy. B, Y, X. I mamy jakiś blueprint kolejny. Flash sheet. Huhuhu. Lepszy od naszego. 20 rdzeni flashów i... Nieźle. Otwieraj. A, owoce tutaj jest. Dobra, to jest... Ach, mi spięło dupę. Padli wszyscy... Nie, żyjesz jeszcze. Będziemy tak można powiedzieć o martwym trupie. Co widzisz, to jest wigarek. No właśnie sobie bumnął. I mamy kolejną potrawkę, fajnie. I poza zgnieniem jest wyrzucają także jadalną potrawkę, to jest w ogóle ciekawe. Dobra, sklepy mają już widzę rzeczy nowe. Wow, niezła rozruba. Nie rośmy dalej. Dobra, tu jest to, do czego nie mogę wejść, niestety nie mam umiejętności jeszcze. Jest zapis, bardzo dobrze. Na całe szczęście bezpieczny zapis. Skorzystamy. Jest sklepikarz, fajnie. Siemasz. I've noticed the waters in the valley have resumed flowing. It would be ignorant of me to believe you didn't have a part in that. No fakt. What makes you say that? The waters did not resume flowing of their own accord. Of that I am certain. No i to masz trochę racji. Yes, well, we did what needed to be done. as must we all, my friend. What did you find down there, if you don't mind my asking? I mind. A powerful creature who was misled by her own rage. Fortunately, we were able to knock some sense into her. And for that, this world is grateful. Take care, my friend. Kogo masz klucze? To jest sell mode, ja chcę buy mode. Czy ty masz klucze? Nie masz kluczy oczywiście, bo po co? Ale masz to, czego mi potrzeba. Jedno potrzebuję. I z 2T. Tyle, że pamiętam. Tak, to jedno mogę ci sprzedać, żeś miał mi później, żeby móc od ciebie później to kupić. Palucha, Rotten Flash. To... sprzedam wszystko, co mam więcej niż jeden, wiecie? To zawsze nowy materiał dla niego. Dzięki czemu ja będę mógł to sobie później kupić. To mogę sprzedać. Sporo z tych materiałów w ogóle mamy. Tak, to czy mogę sprzedać? To też za 500, ładnie poszło. Ja bym chciał od ciebie kupić 12 atak na 15 sekund, 4 defense, mamy to za 4 defense. Więc co kupię sobie może tak, nie wiem, 8 tego, 4 regen, 100 defense, 10 lag, ale mi się atak zmniejsza o 60. Ale 4 regen, kurde, jak to później. Na razie nic. 15 defense. Na 1000, dobra, kupimy sobie. Pierścień jakiś lepszy, 2, 4 atak, 4 defense. Dobra, zmniejszymy sobie może o 2 ataki. Dobra. Tak, dzięki. Trochę sobie pomieszamy w postaci. Po pierwsze to jest to. Po drugie to ja bym chciał... atak mi się odrobinę zmniejszy. Ale za to mam lepszy item drop. Razy 3. Tu nic. Wiecie co, możemy słuchać tutaj po wykonaniu. A. Nie mam spirów. O. Czy zrobimy ten? Nie to chciałem. Craft. Pierściennik. Craft. Wykonamy te pierścienie, bo one nam nie są potrzebne. Tyle tych blueprintów. A resztę sobie po prostu sprzedam teraz. Shop. Sell mode. 200. Za 1000. Pewnie mi napiszecie, że kurczę, niepotrzebnie to zrobiłem. Tak, ale cóż. Dobra, dzięki. Ale ja się wrócę do zapisu, zapiszę grę. Tak, save 53%. I w tym miejscu podziękuję wam za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach Dust: An Elysian Tail. Hej ludzie, cześć!